Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Matwiej Romaniuk. Jestem założycielem Biura Architektury Krajobrazu Romaniuk Studio. My się zajmujemy projektowaniem i budową naturalistycznych ogrodów. Chciałem w pierwszej kolejności podziękować organizatorom za zaproszenie. Dzięki też wszystkim za obecność. Tematem naszej prezentacji jest ogród jako przedłużenie domu. Zanim zaczniemy prezentację, chciałbym tylko króciutko opowiedzieć o naszej pracowni. Taką filozofią lub hasłem przewodnim, wokół którego Romaniuk Studio jednoczy zespół, jest odnawianie harmonii między człowiekiem a naturą. Uważamy, że w świecie, który staje się coraz bardziej szybki, taki codzienny kontakt, namacalny kontakt z naturą jest koniecznością. Dlatego projekty, które tworzymy, w pierwszej kolejności mają na celu zintegrowanie codziennego życia ze światem natury. Nasza dyrektor artystyczna Ilona i główna architekt krajobrazu Ola opowiedzą o tym, w jaki sposób w naszych projektach łączymy dom z ogrodem oraz ogród z krajobrazem. Tak jak wspomniałeś, Matwi, bardzo ważne jest to, żeby zbudować ogród jako taki pomost między wnętrzem a zewnętrzem. Żeby ten ogród był dopasowany do otoczenia i unikatowy, trzeba wziąć pod uwagę kontekst. Kontekst, czyli zarówno dom, jak i otoczenie, czyli zarówno najbliższy krajobraz, jak i czasami nawet cały region. I czasami mam takie wrażenie po przeanalizowaniu tego kontekstu i po zebraniu wytycznych od naszych inwestorów, że ten ogród już tam jest, tylko trzeba go odkryć. Tak jak Matwiej wspominał, ja skupię się na mówieniu o tym połączeniu ogrodu z domem, a Ilona opowie o połączeniu ogrodu z krajobrazem, który jest równie ważny. Chciałabym na początku powiedzieć, że ogród to może być taka nasza bardzo dobrze zaplanowana przestrzeń, z której latem możemy intensywnie korzystać, możemy tam przenieść wiele aktywności, od gotowania obiadu w kuchni ogrodowej przez branie prysznica i zimą też mamy do dyspozycji ogród w całkiem innym wydaniu. Możemy korzystać, ogrzewać się przy ogniu paleniska czy korzystać z altan. I dzięki temu można powiedzieć, że ten nasz ogród to jest kolejne wnętrze, albo nawet kolejne wnętrza domu, ponieważ tak jak w domu mamy pomieszczenia, tak w ogrodzie powinniśmy tworzyć wnętrza ogrodowe, w których będzie zamknięta konkretna funkcja, czyli strefa funkcjonalna. I mówiąc o strefach funkcjonalnych, nie musimy ograniczać się tylko do strefy reprezentacyjnej, wypoczynkowej, użytkowej i gospodarczej, tak jak często jesteśmy tego uczeni. Powinniśmy tworzyć takie przestrzenie o bardziej wydzielonych aktywnościach, pomyśleć, co konkretnie nasi użytkownicy będą robić w danym miejscu i do tego przydaje się storytelling, czyli takie dokładne właśnie wyobrażenie sobie i opowiedzenie sobie tego, co, jak często, w jaki sposób nasi przyszli użytkownicy ogrodu będą robić. Opowiem o tym na podstawie strefy użytkowej jednej ze stref w naszym projekcie. Patrząc tutaj, możemy sobie wyobrazić, jak inwestorzy zrywają owoce, myją je od razu pod kranem i podają do stołu, przy którym siedzą ich goście albo ich dzieci, więc mogą tutaj razem spędzać czas. W innym scenariuszu ci sami użytkownicy
nasi po prostu osoby, które korzystają z tej przestrzeni, zmęczeni pracą, mogą umyć ręce i odpocząć chwilę na ławce. I teraz możemy sobie zadać pytanie, jak wydzielić to wnętrze ogrodowe. Możemy do tego użyć zarówno zieleni, krzewów, drzew formowanych, jak i elementów małej architektury. W jednym z projektów do tworzenia wnętrz użyliśmy drewnianych trejarzy, też ścianek z drewna, które zostało również użyte w projekcie architektury. Możemy też użyć grup krzewów. Chciałabym tutaj podkreślić, jak bardzo krzewy są ważne. One często są pomijane i traktowane tak bez jakiejś dużej sympatii, natomiast one są bardzo cenne. Możemy korzystać także z krzewów rodzimych. I takim kolejnym argumentem za wydzielaniem wnętrz są kwestie poruszane przez psychologię przestrzeni. A więc w takich mniejszych przestrzeniach, które możemy zbadać naszymi zmysłami, możemy dotknąć otaczających nas roślin i widzimy te granice, czujemy się bezpieczniej. Mam też wrażenie, że jako ludzie często wybieramy do wypoczynku miejsca, które z tyłu są osłonięte, a z przodu otwiera się przed nami jakiś szczególnie atrakcyjny widok, na przykład jakiś widok taki na odległy krajobraz. Wydzielając wnętrza też nie musimy być zawsze bardzo dosłowni. Czasami wystarczy taki niski betonowy murek, żebyśmy zrozumieli jako użytkownicy, gdzie przebiega granica. Tutaj na przykład między strefą wypoczynkową z trawnikiem, a strefą sadu. I kształtując te nasze wnętrze ogrodowe, przepraszam, że tak przełączam, możemy też korzystać z różnych zabiegów kompozycyjnych. Moim ulubionym jest kontrast. Możemy go sobie wyobrazić, myśląc o przebywaniu w takim ciasnym wnętrzu, na przykład ciemnym, gdzie mamy rośliny na tyle blisko, że możemy ich dotknąć, możemy zobaczyć dokładnie, jaki mają kształt liści. I potem wychodzimy z tego wnętrza na szeroko otwartą przestrzeń zalaną słońcem. Takie doświadczenie pobudza w nas takie uczucie dramaturgii. Doświadczamy wielu różnorodnych bodźców. Możemy też zastosować przy przejściu między poszczególnymi wnętrzami taki akcent w postaci na przykład trejażu, który też wydzieli nam to wnętrze. Przyszłe zobaczymy w takiej ramie ten widok, który się przed nami otwiera. I mówiąc o tym, jak to nasze życie może swobodnie przepływać, jak możemy często przechodzić między domem a ogrodem, możemy zdać sobie sprawę z tego, że ogród i dom są bardzo ściśle ze sobą powiązane. I chociaż architekci i my, projektanci ogrodów, dysponujemy innymi narzędziami, to warto, żeby ta nasza praca była spójna i harmonijna. Podczas badania i analizy architektury możemy poszukać w niej jakiejś myśli przewodniej albo emocji, którą będziemy mogli przenieść do ogrodu. Pomocne w tym może być poszukanie takich trzech określeń, którymi możemy opisać przestrzeń domu. I wyobraźmy sobie, że te określenia to będzie łagodny, jasny i naturalny. A teraz możemy sobie wyobrazić, że tymi określeniami będą chłodny, surowy i twardy. Oba te określenia możemy przypisać i do przestrzeni domu, i do przestrzeni ogrodu, natomiast będą one zrealizowane innymi środkami. Chciałabym opowiedzieć o tym ścisłym powiązaniu na podstawie
strefę tarasu. Ta strefa tarasu jest bardzo ściśle powiązana z domem. Często jest zlokalizowana przy pokoju dziennym. Zarówno w pokoju dziennym, jak i na tarasie mamy podobne funkcje, to znaczy taki spokojny wypoczynek. Na ogrodzie to może być po prostu siedzenie na kanapie i obserwowanie ogrodu, obserwowanie tego, jak poruszają się rośliny na wietrze, obserwowanie nieba czy ptaków. Tak samo odpoczywamy w pokoju dziennym. Kolejną taką funkcją jest integracja ludzi, którzy tam mieszkają, więc rozmowy, wspólne posiłki. I teraz możemy się zapytać, jak stworzyć tą harmonię. Pomocne będzie stworzenie takiej spójnej palety materiałów i wspólnej palety kolorystycznej, które będą się powtarzały w obu tych przestrzeniach. Oprócz tego, planując układ mebli, ponieważ te meble są często podobne do siebie, czyli mamy stół, mamy dużą kanapę, to są takie masywne meble, więc żeby nie prowadzić do takiego nagromadzenia się mebli w jednym miejscu, powinniśmy dobrze przemyśleć układ funkcjonalny na tarasie. Tutaj akurat mamy taki projekt, gdzie przy oknie w salonu znajdował się zarówno taki masywny stół, jak i kanapa, żeby uniknąć powtarzania się tego stołu, tego dużego mebla. Strefa jadalniana została przeniesiona poniżej, także nie widać jej z okien. Powinniśmy też zadbać o kamerolność, bo tak jak mówiłam, w tych wnętrzach nasi inwestorzy będą spędzać dużo czasu i warto, żeby sprzyjały one kontaktom i budowaniu relacji. A poza tym też warto zapewnić taki szlak komunikacyjny między tymi meblami, żeby na przykład, kiedy wychodzimy właśnie na taras, nie przechodzić, nie przeciskać się między kanapą a fotelem, tylko zapewnić sobie komfort, jak i osobom tym, które na przykład rozmawiają ze sobą. I też pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma inną strefę osobistą, czyli taką przestrzeń, do której dopuszczamy najbliższe osoby, więc warto zapewnić naszym przyszłym inwestorom miejsce do siedzenia zarówno obok siebie, jak i w oddaleniu. Czyli podsumowując, to połączenie ogrodu i domu jest bardzo ważne i warto, żebyśmy kształtowali je tak, żeby ta przestrzeń była harmonijna. A o połączeniu ogrodu z krajobrazem opowie Ilona.
widok lub zamykały go. Przez stosowanie nasadzeń, które będą łączyły nam ogród ze światem zewnętrznym. I tak chociażby możemy w ogrodzie odsłaniać widok, eksponować to, co mamy za działką, lub tak jak w przypadku ogrodów położonych w mieście, często chcemy odcinać się od tego widoku i budować szatą roślinną, widoki tylko ograniczając się do ogrodu. I tutaj przechodzimy do roślinności, która pozostaje kluczowa w całym procesie projektowania. Wiemy, że krajobraz to unikalne cechy klimatyczne, glebowe. Rozumiejąc zmiany, które zachodzą w klimacie, w opadach, rozumiejąc średnie temperatury, sezonowość, jesteśmy w stanie dobrać rośliny, które będą dobrze prosperować w danym środowisku, które będą charakterystyczne dla danej lokalizacji, będą współgrać z otaczającym nas krajobrazem. Ważne w projektowaniu jest uwzględnienie lokalnego ekosystemu, zbadanie flory, fauny, tak aby wspierać ogród, który będzie wspierać bioróżnorodność. Pamiętajmy o tym, że ogród, który ograniczony jest własnością, nie jest osobnym bytem, lecz zawsze jest częścią większego krajobrazu czy ekosystemu. I tak, chociażby przy domu, warto projektować rośliny, które nam się podobają, które są bardziej ozdobne, mogą być też obce dla naszej rodzimej flory, ale projektujemy je ze względów estetycznych. I tak jak przy domu możemy tworzyć układy bardziej geometryczne, możemy tak kształtować rośliny, żeby tworzyły kompozycje, których raczej nie spotykamy w przyrodzie, to im dalej oddalamy się od tego domu, warto, aby układy stawały się coraz bardziej swobodne, coraz bardziej naturalne. Warto, aby granica z działką była tworzona tak, aby rośliny przenikały się z tym, co mamy poza jej granicami. Przykładem może być tu chociażby granica działki. Wyobraźmy sobie, że mamy ogród, który łączy się z krajobrazem torfowiska. Zadajmy sobie pytanie, co będzie wyglądać lepiej. Rabata stworzona z wielu gatunków, które odnajdziemy też na przykład poza granicami działki, które będzie płynnie łączyć nam ogród z krajobrazem, czy żywopłot, chociażby z tak popularnej obecnie laurowiśni albo osławionego żywotnika. Tu jeszcze chciałam na chwileczkę wrócić do nasadzeń. Na granicach warto stosować rośliny w odmianach, takie, które właśnie spotykamy poza granicami działki. Kluczem jest obserwacja przyrody i szukania piękna takiej pospolitości. I tutaj jako rośliny, które możemy stosować na granicach działki, które będą łączyć nam ogród z krajobrazem, to te, które odnajdziemy w naturze. Podczas wizyty na działce, podczas obserwacji swojej działki, warto wyjść na przysłowiowy spacer poza działką i sprawdzić, co po prostu mamy poza jej granicami, co rośnie. Będzie to najlepszą podpowiedzią dla nas, co sadzić w takich miejscach. Myślę, że warto, żebyśmy doceniali nasze gatunki, takie jak chociażby leszczyny, kruszyny, bezczarny, głogi, czeremchy, które tworząc kompozycje, kiedy zestawiamy je w całość, one wtedy łączą nas z krajobrazem, jednocześnie dzieląc i tworząc granice działki. Krajobraz jest ważny również w budowaniu widoków z wnętrza domu i budowaniu obrazów w ogrodzie. Chciałbym przybliżyć koncepcję na budowanie widoków w formie żywych obrazów. Celem takiej koncepcji jest podkreślenie wartości oddziaływania natury na nasze codzienne życie. Ogród może być tworzony niczym obraz. Pamiętajmy, żeby kreować widoki, które zapadają w pamięć, które mogą stanowić namiastkę dzieła sztuki, a wręcz dzieła natury. Budowanie widoków związane jest nie tylko z krajobrazem, ale też z miejsca, z miejscem, z którego patrzymy. Nieco inny widok będziemy budować
chociażby z domowej biblioteczki, z sypialni czy z przestrzeni do pracy. Tutaj widok powinien być dużo spokojniejszy, powinien nas inspirować, zachęcać do działania czy wręcz uspokajać. Nieco inny widok będziemy budować z salonu, gdzie chcemy mieć rozległy widok na swój ogród. Chcemy wiedzieć, co dzieje się w nim, co dzieje się w jego wnętrzu. Chcemy obserwować przyrodę i zmiany, które w nim zachodzą. Tworząc żywe obrazy w ogrodzie, warto wykorzystywać sezonowość, jaką mamy w przyrodzie. Dobrze wykorzystywać właśnie tą nieustającą zmianę. Takim ciekawym zabiegiem, który często wykorzystujemy w swoich ogrodach, jest tworzenie sekwencji obrazów, które rozpoczynają się z daną porą roku, ale kończą z jej właśnie zakończeniem. A więc w ogrodzie taki obraz zapala się tylko o jednej określonej porze roku i kończy się z jej zakończeniem, ustępując innemu obrazowi w ogrodzie. I tak chociażby na przykładzie ogrodu leśnej łąki, wiosną pierwsze skrzypce gra kwitnący sad z łąką z narcyzów, który ma być widokiem, na który nasi klienci będą czekać. Ma być widokiem, który ma przynosić radość. Latem najważniejszy pozostaje widok z tarasu, gdzie spędzamy dość dużą ilość czasu. Ten obraz ma być spokojniejszy, ale też pełen takiej obfitości, na którą chcemy patrzeć. Jesień w tym ogrodzie jest obrazem brzozowego zagajnika z zakrzewieniami, z derenia, z jarzębiną. Ma on zachęcać do spacerowania po ogrodzie, do tego, abyśmy nawet po takiej porze roku, jaką jest jesień, po prostu obserwowali swój ogród, obserwowali przyrodę. Zima to obraz ogniska. Chcieliśmy, aby przynosił ciepło i wytchnienie, żeby również zachęcał do spacerów właśnie o tej porze roku, do odkrywania ogrodu, do patrzenia na łąkę, która wtedy będzie ukazywać się nam formami tworzonymi przez zeschłe rośliny, uschnięte trawy, czy też oszronione krzewa i drzewy. W tworzeniu żywych obrazów warto jest również wykorzystywać grę światłem i cieniem. Właśnie światło i zwracanie uwagi na to światło tworzy dynamiczną grę w ciągu dnia. Sprawia, że widok z okna staje się trójwymiarowy, nadaje mu głębi i realizmu. W tworzeniu żywych obrazów pamiętajmy również, aby wykorzystywać ruch i aktywność przyrody. Zapraszajmy zwierzęta do ogrodu. Tutaj jako taki przykład mogę podać, że mieliśmy projekt, którego inwestor bardzo lubił patrzeć na to, jak sarny przychodzą na jabłuszka i bardzo chciał włączyć to do koncepcji ogrodu. Więc tutaj pozwoliliśmy na to, nie tworzyliśmy granic. Sarenki mogły swobodnie przechodzić, a nasz klient mógł swobodnie je obserwować z wnętrza swojego domu. Pozwalajmy więc na obserwację tych zwierząt, ale też stosujmy rośliny, które dobrze reagują na ruch, które dobrze reagują na wiatr. Stosujmy byliny i trawę, które wprowadzając ten ruch do ogrodu sprawiają, że obraz staje się żywy, pełen energii. Chcemy jeszcze bardziej na niego patrzeć. Projektowanie ogrodu jako przedłużenia domu jest wyzwaniem, który łączy funkcjonalność, estetykę, ale też środowisko naturalne. Cel jest jeden: stworzenie przestrzeni, która będzie zacierać granice między domem a krajobrazem. Pamiętajmy, że ogród to dużo więcej niż tylko kawałek działki, kawałek przestrzeni. Jest to przedłużenie naszego domu, ale i przedłużenie naszej osobowości. My, będąc częścią natury, jesteśmy tak naprawdę też częścią swojego ogrodu. Dziękujemy za wysłuchanie. Dziękujemy bardzo. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć więcej naszych projektów, to zapraszamy do zaobserwowania nas na Instagramie. Tutaj nie ma Instagrama, ale jest strona internetowa Romaniuk Studio.
Na stronie na pewno jest link na Instagrama, też na stronie internetowej jest wiele naszych projektów, także dziękujemy jeszcze raz.